mieszkańców. Kandydat do Sejmu Tomasz Rzymkowski przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej swoje plany zmian, które chciałby wprowadzić. Jest praca nad nową konstytucją, nad zmianą ustroju państwa. Chcemy stworzyć nową konstytucję w oparciu o model rządów prezydenckich. I no i tutaj na tej niwie mam nadzieję, że moje doświadczenie, umiejętności i talenta będą właściwie wykorzystane. Rzymkowski chce rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy. Rzymkowski uważa, że połączenie komunikacyjne z Warszawy do Poznania przez Kutno powinno mieć taką samą rangę i znaczenie jak połączenie ze stolicy do Poznania przez Łódź. Kandydat poruszył również kwestię podatków i emerytur. Chcemy wprowadzić ujednoliconą stawkę podatkową z likwidacją składki ZUS-owskiej. Chodzi o ujednolicenie tego na wzór brytyjski, tak aby każdy pracownik miał tylko i wyłącznie na umowie o pracę określenie wynagrodzenia netto, tak jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, i podatek dochodowy od osób fizycznych wiązałby się również z pobieraniem składki na ubezpieczenie emerytalne. Poza tym dwa sztandarowe hasła: dwukadencyjność prezydentów, wójtów i burmistrzów oraz odpolitycznienie stanowisk urzędniczych poprzez wprowadzenie losowania. Ruch społeczny Pawła Kukiza jednoznacznie sprzeciwia się przyjmowaniu islamskich imigrantów ekonomicznych. Jako ruch Pawła Kukiza sprzeciwiamy się zdecydowanie polityce rządu Ewy Kopacz, jeśli chodzi o przyjmowanie islamskich imigrantów ekonomicznych. Jesteśmy zdecydowanego zdania, że nie należy ulegać presji Berlina i Paryża, że jest to presja tych krajów, tym bardziej, że ci imigranci ekonomiczni, którzy przybywają do nas z krajów cywilizacji islamu, tak naprawdę nie chcą w Polsce przebywać i będziemy musieli siłą ich tutaj trzymać. Rzymkowski jest liderem listy Kukiz 15 w okręgu wyborczym numer 11. Z kolei do Senatu startuje z listy Kukiza Dariusz Pigłowski. Chciałbym przede wszystkim zadbać o to, ażeby w Sejmie i pośrednio poprzez akceptację bądź nieakceptację ze strony Senatu uniemożliwiać uchwalanie bubli prawnych, które nie służą obywatelom, nie służą samorządom, i stąd rola Senatu. Za co najmniej jedną dobrą ustawę eliminować dwa buble. Do urn wyborczych pójdziemy 25 października.